Jedna osoba zginęła w pożarze altany na terenie ogródków działkowych przy ulicy Kaczeńców w Sosnowcu. W akcji brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej. Śledczy prowadzą teraz czynności mające wyjaśnić przyczynę. Magda Sincewicz. Zgłoszenie o pożarze służby otrzymały po godzinie 18:30. Zaledwie kilka minut później strażacy byli już na miejscu. Niestety płomienie objęły już cały budynek. Działania Państwowej Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów wody w celu gaszenia pożaru. Po opanowaniu sytuacji przystąpiono do przeszukania obiektu, w wyniku czego stwierdzono ciało człowieka w znacznym stopniu uwęglenia. Przed przybyciem służb sytuację próbowali opanować znajdujący się na miejscu działkowicze. Jednym z nich był prezes rodzinnych ogródków działkowych Zagórze Sosnowiec. Paliła się altana murowana. Ładna altana, spaliła się całkowicie. No, nie dało się uratować człowieka, drzwi były zamknięte od wewnątrz. Bo ty pan, ten sąsiad, który chciał tam pomóc ratować, ale ogień już był tak duży, że nie byliśmy w stanie po prostu otworzyć drzwi do altany. Altany, której właściciel został w środku. Z relacji świadków wynika, że przyszedł tam w ciągu dnia, by zająć się pracami remontowymi. By się ogrzać, rozpalił kominek. Prawdopodobnie zamknął drzwi na klucz, bo te ciągle się otwierały.